A to już wcześniej wspominany przeze mnie chód sportowy na 3000 metrów seniorów, co tutaj za każdym razem trzeba podkreślić. Na Państwa ekranach faworytka do zwycięstwa w tej konkurencji, a więc Katarzyna Zdziebło, nasza olimpijka z Tokio. A oprócz niej z toru szóstego wystartowała Agnieszka Elwart, mistrzyni Polski z Poznania. Tam oczywiście na stadionie Olga Niedziałek, WLKS Nowej Ganie. Agnieszka Elwart oczywiście reprezentuje flotę Gdynia. Katarzyna Zdziebło, Stal Mielec. Małgorzata Cetnarska, Stalowa Wola. Anna Zdziebło, Stal Mielec. I dwójka zawodniczek z Nadwiślanina Chełmno, a więc Patrycja Oller i Maja Margiel. Dla tych, którzy spędzają z nami czas podczas transmisji w KP Sport w trakcie Mistrzostw Polski, właściwie od Mistrzostw Polski Seniorów po U16, no to z pewnością Państwo kojarzą wszystkie tutaj zawodniczki. A w kontekście akurat tego, co działo się w minionym roku, Katarzyna Zdziebło brała udział i oczywiście sięgnęła po złoty medal pod dachem z czasem 12 minut i 39 sekund, 95 setnych za jej plecami. Także jak i teraz Olga Niedziałek, wówczas chód zakończyła z wynikiem 13 metrów, 11 sekund i 96 setnych. Agnieszka Elwart sięgnęła po brąz. Natomiast co warto tutaj dodać, no taki w zasadzie jedyny akcent olimpijski, jaki być może uświadczymy tutaj w Rzeszowie, taki najświeższy, no bo nie wykluczam oczywiście wizyty chociażby Tomasza Majewskiego, wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, natomiast chodzi mi o taki najbardziej aktualny stan rzeczy, no to Katarzyna Zdziebło, oczywiście tak jak wspominałem wcześniej, olimpijka z Tokio. Wówczas zajęła 10. miejsce, wchodzi na 20 km. Uprzedzając pewne fakty, oczywiście później będziemy zajmować się tak chwilkę po godzinie 13. Chodem na 5000 metrów panów. Ale tam niestety nie zobaczymy Dawida Tomali chociażby, który był wicemistrzem pod dachem w minionym roku. Nasza kamera skupia się no, przede wszystkim właśnie na Katarzynie Zdziebło, Oldze Niedziałek. A tak mniej więcej 20 metrów za ich plecami Agnieszka Elwart. Agnieszka Elwart, tak jak wspominałem wcześniej, Mistrzostwo Polski wchodzi na 5000 metrów w Poznaniu. Brąz w minionym roku, ale ostatnio sięgnęła po złoto w Toruniu pod dachem w 2020 roku, a więc całkiem jeszcze świeża sprawa. Tak wygląda pierwsza trójka, identycznie jak w minionym roku. Z tego, co udało mi się zaobserwować, Margiel Oller z Chełmna daleko od siebie. Oller jest piąta. No to akurat zawodniczka jako jedyna chodziarka tutaj w okularach, więc łatwo jest odróżnić. Z tego, co też zauważyłem, Anna Zdziebło jest na czwartym miejscu. Oczywiście chód na 3000 metrów to 15 okrążeń. Nie aż tak bardzo skomplikowany system kar. My oczywiście też obserwujemy cały czas konkurs tyczkarek. Dołączają już kolejne zawodniczki do konkursu. Tutaj na Państwa ekranach. Chyba już kolejna zawodniczka, która po prostu dołączyła do konkursu, a więc... A więc Weronika Wodzińska. Była ona druga w kolejności podczas prezentacji. 3 metry i 72 centymetry to jej rekord życiowy. Udana, zdaje się, próba na 3 metry i 20 cm. Katarzyna Zdziebło. Widzimy, że tutaj ewidentnie zainteresowana
Objęcie prowadzenia jest Olga Niedziałek. No i zobaczymy, czy tutaj na 9 okrążeń przed zakończeniem konkurencji uda się przeskoczyć ździebło, chociaż widzimy, że faworytka już ucieka. No i jest okazja na pierwszy dubel podczas tego chodu. Minięta tutaj Cetnarska, najpierw przez Katarzynę Ździebło, a teraz przez Olgę Niedziałek. Pierwsze 5 okrążeń pokonane przez Katarzynę Ździebło w 5 minut 8 sekund i 97 setnych. Spoglądam dookoła tej 200-metrowej okrężnej bieżni. Rozpędza się naprawdę, jeżeli tak można to określić, w chodzie sportowym Katarzyna Ździebło, ponieważ ominęła już Patrycję Oller, która jest na miejscu 5. Za chwilę dotrze do Anny Ździebło. Katarzyna tutaj traci do Ani, no tak mniej więcej, 50 metrów, ale zdaje się, że tutaj nie będzie miała raczej problemu do tego, żeby zdublować praktycznie prawie wszystkie zawodniczki. Może prócz Olgi Niedziałek, która już traci 20 metrów do Ździebło, natomiast pozostałe zawodniczki mogą się troszeczkę bać. No może jeszcze Agnieszka Elwart. Przyznam szczerze, z mojej perspektywy trudno jest zaobserwować dokładnie kwestię kar, czy któraś z zawodniczek już taką otrzymała. Skupiamy się tutaj na najlepszych. Z takim trochę uśmiechem na twarzy to mówię, no bo rzeczywiście tutaj oko naszej kamery podąża, podobnie jak sama Katarzyna Ździebło, podąża z wysokim prawdopodobieństwem naszego przypuszczenia po złoty medal. I po oczywiście obronę tego krążka z najcenniejszego kruszcu z minionego roku. No trzeba jako olimpijka w końcu pewien poziom utrzymywać, bez żadnej wątpliwości. Olga Niedziałek, no cały czas tak równiutko, 20 metrów za plecami Ździebło, ale raczej tutaj, jeżeli wszystko technicznie dobrze się rozegra, no to srebro murowane. Spoglądam, gdzie znajduje się Agnieszka Elwart. Tak trochę mi zniknęła z radarów. Zdaje się, że tutaj dogania Patrycję Oller, co oznacza, że zawodniczka z Chełna prawdopodobnie będzie zdublowana. Bo tutaj tam pierwsza trójka w swoim własnym tempie pokonuje kolejne metry. 5 okrążeń jeszcze do końca występu Katarzyny Ździebło. Pokonane mniej więcej w 8 minut i 20 sekund. Przypomnę poprzedni czas Katarzyny Ździebło na tym dystansie pod dachem z Torunia, 12 minut 39 sekund i 95 setnych. Rekord życiowy Katarzyny Ździebło właśnie tyle wynosi, podobnie jak i Olgi Niedziałek. Już przygotowane, za chwilę Państwo zauważą, jeden z lizaków, jak niektórzy lubią to nazywać, przez arbitra. Katarzyna Ździebło już przebiegła linię mety. 4 okrążenia jej około zostały. Natomiast ja tak ze swojej perspektywy też będę już obserwował, dla kogo ta kara może być, dla której z zawodniczek ta kara może zostać przyznana. Natomiast
we własnym świecie Katarzyna Ziebło, tak możemy to mniej więcej określić. Jedyne czego tak naprawdę możemy odrobinkę żałować w kontekście samej tej rywalizacji, to jest brak Magdaleny Żelaznej, którą oczywiście dzisiaj zobaczymy, tylko że w kategorii do lat 20, z racji cały czas naprawdę bardzo, ale to bardzo młodego wieku. Cały czas zerkamy na tyczkarki. Tam wrócimy już no, w całkiem szybkim tempie, no bo jak widzimy Katarzyna Ziebło jest bardzo chyba zainteresowana konkursem tyczkarek. Ale też otrzymuję informację, że Katarzyna Ziebło już ma dwie kary na swoim koncie, wobec czego no tutaj już niewiele brakuje do wejścia do penalty zone. Zgodnie z regulaminem z 2019 roku, trzy żółte kartki to oznacza od razu pierwszą czerwoną kartkę i wejście właśnie do penalty zone, ustalenie czasu kary. Katarzyna Ziebło ma tutaj znaczną przewagę nad, może nieznaczną, no bo tutaj na moje oko 40 metrów dzieli te zawodniczki i tak chyba troszeczkę presja powoli dociera do Ziebło, że tak niewiele brakuje, ale jednak Olga Niedziałek z WLKS Nowej Ganie wcale nie zamierza odpuścić. Są dwa typy, akurat jeżeli chodzi o te słynne lizaki, czy po prostu żółte kartki. Oczywiście taki lizak, przełamana kreska oznacza brak wyprostu w kolanie. Taka fala na tym lizaku, brak ciągłego kontaktu z podłożem. Ale tutaj sędziowie, zdaje się, nie są na razie skorzy do tego, żeby Katarzynę Ziebło poprosić do penalty zone. Ona w tej chwili już wykonuje ostatnie okrążenie, ostatnie 200 metrów, tak samo jak i słyszeliśmy dzwonek, pewnie Państwo słyszeli bardziej po prostu z powodu naszych zamontowanych mikrofonów w tej hali. Olga Niedziałek pokonuje ostatnie okrążenie. No i tak myślę, że pewnie też Agnieszka Elwart, chociaż przyznam szczerze, że ona mi trochę zniknęła z radarów. Natomiast Katarzyna Ziebło to już praktycznie prawie że pewne, że to ona sięgnie po złoto halowych mistrzostw Polski seniorów, jeżeli chodzi o hut sportowy na 3000 metrów. Ogromne gratulacje dla naszej Olimpijki z Tokio. 12 minut 35 sekund i 42 setne, 200, co oznacza, że jest to nowy rekord życiowy Katarzyny Ziebło. Zdaje się, że, a nawet na pewno jest też nowy rekord życiowy Olgi Niedziałek, której poprzedni personal best wynosił 13 minut 11 sekund i 96 setnych. Ogromne gratulacje dla pierwszych dwóch medalistek. No i czekamy tak naprawdę na zakończenie tego konkursu, a my sobie też będziemy pewnie już też częściej zerkać na skok o tyczce. A oto Agnieszka Elwart. Która już jest w tej chwili na prostej. I to ona sięgnie po brązowy medal, a więc to oznacza, że mamy powtórkę z minionego roku. Pierwsza Ziebło, Katarzyna Ziebło, druga Olga Niedziałek. Agnieszka Elwart na miejscu trzecim. Tutaj oczywiście wszystkie się znają, razem trenują, wobec czego też naturalne są te rozmowy. Agnieszka Elwart dokłada kolejny medal do swojej kolekcji. Akurat mogła być zadowolona z trochę słabszej obsady w Poznaniu, pamiętamy, na Mistrzostwach Polski Seniorów na stadionie. Wobec czego właśnie to pierwsze miejsce padło.